ja tutaj przekażę kilka informacji. Pamiętajcie, że gramy dzisiaj dla Woźń. Słuchajcie, krótkie podsumowanie. Dziękuję wszystkim drużynom za rozegrany turniej. Najważniejsza rzecz, że nie było poważniejszych kontuzji poza pacyfikatorem, gdzie zawsze mamy tutaj bramkarza kontuzjowanego tradycyjnie. I teraz przedstawię, jakby wyglądała tabela. Pierwsze miejsce zajął zespół Szkopson Team, 11 punktów. Drugie miejsce samorządowcy Ostrzeszów, 9 punktów. Trzecie miejsce Ryba Team, 8 punktów. Kolejne, czyli czwarte miejsce Psi Patrol, 6 punktów. Piąte miejsce Pacyfikator Wrocław, 5 punktów. I szóste miejsce OSP Kobyla Góra, 1 punkt. Pojechali nasi! Dobrze, teraz tak, zapraszam przedstawicieli jutro na rynek w Koblej Górze, gdzie odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry u nas. I o godzinie 15 zapraszamy na rynek przedstawicieli na pierwszych drugich pucharów, na całe szóstki dyplomów. I teraz poproszę pana wójta jeszcze ewentualnie o oddanie. Dobrze, słuchajcie moi drodzy, ja dziękuję. Dziękuję, że po raz kolejny wzięliście udział w tym turnieju. Nie wiem, czy są nowe drużyny jakieś? Są. Są. To tym bardziej. O, właśnie, urząd z panem burmistrzem na czele, dlatego to drugie miejsce jest. Ja nie zdążyłem niestety, tak by... Gdyby przyjął na pierwszy mecz... Tak by punktacja była inaczej by wyglądała, ale dobrze, że się potrafimy bawić i wspieramy też Wielką Orkiestrę.
czy w naszej gminie, czy też w gminie Ostrzeszów, czy w całej Polsce. Słuchajcie, ja dziękuję serdecznie za to, że przyjechaliście do nas. Myślę, że za rok również będziemy grali. Myślę, że będzie grała wielka orkiestra w naszych gminach i też myślę, że Paweł podoła temu, aby ten turniej mógł się za rok odbyć, gdzie już teraz z tego miejsca. No po prostu Was zapraszamy i mam nadzieję, że na sportowo też będziemy mogli wspierać Fundację Jurka Owsiaka. Tyle z mojej strony. Zapraszamy jutro, tak jak Paweł powiedział, po odbiór pierwsze 3 miejsca pucharów, dalsze miejsca dyplomów. Dziękuję bardzo i zapraszamy na kolejne.